ufam Jego słowu. Gromadzimy się dzisiaj w łączności z wiernymi, którzy w rzymskim kościele świętego Augustyna się gromadzą. I chcemy ufni we wstawiennictwo tego wielkiego świętego i mędrca prosić Boga, abyśmy łaską mądrości jako daru Ducha Świętego postępowali w rozumieniu tajemnic naszej wiary. Gromadzimy się również dzisiaj w tej świątyni, patrząc na Twoją wierność Chrystusowi i posługę po 60 roku Twojego kapłaństwa. I tak Ci, księże biskupie Janie, serdecznie życzymy i krzepy zdrowia i zarazem owocnej posługi i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w naszej archidiecezji. Oto stajemy przy Pańskim ołtarzu. Wpatrujemy się w krzyż naszego Odkupiciela i prosimy o światło Ducha Świętego, abyśmy mogli przeżywać ten kolejny etap naszego pielgrzymowania wielkopostnego, idąc szlakami świątyń, idąc śladami świętych patronów. Prosimy, aby Duch Święty nas pokierował, abyśmy z głęboką wiarą i pełnoufnością nadzieją i gorącą miłością szli na spotkanie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.